Cześć i czołem, moi mili, witam was bardzo serdecznie i to będzie spotkanie z grą Asgard's Wrath. Nie wiem, jak to się dokładnie tam wymawia, to jest część numer 2. Ja przeszedłem póki co tylko i wyłącznie, dosłownie tylko fragment, retrospekcję gra mi pokazała, to co się wydarzyło w poprzedniej części, no i staram się już jakiś czas uruchomić początek tej gry, żeby wam pokazać jak najwięcej, aczkolwiek mam problem z mikrofonem i już teraz może wiecie, słyszycie, że mnie dość słabo słychać, nie wiem dlaczego. Mikrofonu nie mogę wzmocnić, więc w grze nie będzie żadnych komentarzy, niestety. Później postaram się rozwiązać ten problem, a póki co zapraszam was na samą rozgrywkę i zobaczmy jak to wygląda. We foresaw your arrival in the fabric we wove. Okej, moi mili. Przyciszyłem wszystko najbardziej jak tylko się dało, bo dopiero wtedy mnie coś tam słychać w tej grze. Także pierwszy odcinek będzie w ten sposób wyglądał i zobaczymy później. Może się uda coś zrobić z mikrofonem, żeby go wzmocnić. Jeśli nie, to pogłośnie po prostu grę i będzie bez komentarzy. Tam widzę jakiś skarb jest. No tu wyświetla mi się moja granica, żebym coś nie przydzwonił. Bo uwierzcie mi, można. Tam musimy iść. Jej wiszą cycki. Tylko jej. Jakby młodsze są, więc osłoniły, a tej wiszą zgarbiona. Więc tak, spróbujmy najpierw tam dojść, zobaczymy co się wydarzy. Szczerze nie mam pojęcia co z tym zrobić. Tu już mam granicę. No nie wiem. Ogólnie czy da się spaść? Nie, nie da się spaść. Także to jest plus. Ja cię widzę. Tylko nie wiem jeszcze jak do ciebie dojść. Tak, ciebie. No, dobra. No to ruszajmy w przygodę. Ciekawe co z tobą zrobić. Jak cię uaktywnić? Chyba się jeszcze nie da. Pewnie tu jeszcze wrócę, coś tak czuję. Ogólnie jest tak, że lewym kontrolerem steruję, przód, tył i na boki. Prawym mogę się przekręcać skokowo. No i dodatkowo jeszcze idę w kierunku, w którym patrzę. To zauważyłem. Jest tak, Enter the Mirror of Destiny. Okej, no to by się przydało jakoś wejść. To ja. No, cóż, o, nie patrzcie tam. Idziemy. Aha. Okej. Tu idziemy. Saga pierwsza. No myślałem, że ja będę mógł tu pochodnie wziąć. Guards won't be asleep for long. It's now or never.
razie nie mogę się poruszać. Nawet nie widać kontrolerów rąk. All right, Abraxas. Wow, samo mnie zaczęło poruszać. Równowagę straciłem przez moment. Było takie uczucie, jakby ktoś mnie popchnął. You're not even giving me a challenge. Spoke too soon. Sun Disk has lain hidden here all along. Well, part of it. Guess I'll have to find the rest. Forgive me, brother. It's for a worthy cause. Very worthy. Careful, mortal. You'll prick yourself. You should worry. This sword bears special power. Perhaps. But its wielder... Oh, is quite ordinary! No to jest sam początek gry, także... Musimy mieć pewne wprowadzenia. Chaos is the beginning. Always. Always. The natural disorder. Disorder. Loki's order. The beginning of the end. To stop him. You must stop him. We need a flicker of hope. Dobra, czyli już coś chyba będziemy... This mortal, Abraxas, carries that light. He wields it against the gods themselves. It will reveal the Hope Stone. The Hope Stone. The Hope Stone. To find it... To find Loki. You must travel with this mortal. Before his light... His light... Is gone for good. Someone there! Strike me down if you will! I am the thief who breached your precious temple! Ignore his words. His soul calls for you. It will all begin when you extend your hand and possess him. To ja to zrobiłem. You don't scare me. Huh?
What is this power writhing through me like snakes? O, jesteśmy teraz na mapie, patrzcie. My jesteśmy tu. Musimy dojść tu. Okej. Tylko... Aha, okej. Okej. Dobra. Dobra, wyjdziemy stąd. Aha, to, że tamtędy mamy iść. Spoko. Ja już chyba jestem tym kolesiem, na to by wychodziło, który spadł. 70 zdrowia, jesteśmy chyba na nogach, o to chodzi, poziom pierwszy. Czyli musimy iść w tamtą stronę. Okej. Okay. To ruszajmy. Take the sword. The weapon will bind itself to you. Jak mam go wziąć? Co mam go wziąć? A, tam jest, okej. Okay. Aha, tak się skacze. Wow. Wow. My father's sword. Muszę cały czas trzymać. What's more in the market than in my hand? Aha, you have yourself a sentimental fool. Aha. Okej, okay, będzie to dość intuicyjnie. Spoko. Dobrze, że można go tak odłożyć. Inspect your inventory. Okej, okay, zobaczmy. A więc kodeks to nas nie interesuje. Quest book. Tu mamy wszystkie rozpiski, co mamy zrobić. To już mamy zrobione, teraz musimy to zrobić. Musimy użyć miecza, aby wyczyścić sobie ścieżkę. No dobra. To okej, okay, dalej. Czy musimy coś tu jeszcze zrobić, jak stąd cofnąć się? Aha, tak. Dobra, inwentory, to nas interesuje. Back left, back right, left, right. Change your character. Hold. O. Aha. Aha, bo mogę być sobą, albo mogę być nim. Okej. Spoko. Mapa już byliśmy. Dolphus? Milestone? Co to jest? Aha, jakieś takie małe achievementy. No to by wychodziło. A nawet... Aha, jeśli... Jeśli któryś zrobię, to dostanę punkt. Do ulepszeń. No dobra, okej, okay, w porządku. Tu coś jeszcze jest, global. Też dostanę po jednym punkcie, no to by wychodziło. Spoko, dobra. Wychodzimy stąd. Stąd też. Cosmic event. I formed the thread we wove together. Finish what we started. Aha, i mamy jakiś event ogólnie globalny, pewnie, czy coś takiego. Jak go wykonamy, to coś pewnie dostaniemy za to. Okej, okay, dobra, na razie mnie to nie interesuje. Jeszcze mamy Cosmic Guardian. Dobra, na razie na tym się już nie będziemy skupiać. Idziemy stąd. Teraz tak. Którędy, dokąd? Tam trzeba iść. Dobra. To się odwrócimy. W ten sposób i idziemy. Zobaczymy, co się uda wykombinować. With one swing of my sword. Okej, dość silny jestem.
żeby się człowiek lepiej czuł, to przyciemnia się troszeczkę. But these tendrils of power feel connected to it, like if I just reach out. On stoi w tym miejscu. Musiałem jeszcze szarpnąć. And still not the greatest surprise today. Ciekawe, gdzie go mogę zostawić? Aha. To może być leworęczne, a to praworęczne. Okej. O! I co lepsze, ja to czuję w padach, że one się spotykają. To jest fajne. Okej, dobra. Idziemy dalej. Got what I wanted. A to gdzie mogę? Chyba tak trzeba było to zrobić. Dobra, idziemy dalej. Zobaczmy, co tutaj słychać. Chyba to nie tak się otwiera. A, mamy cię. Dobra. I co? Aha, po prostu puścić. Nie muszę. To nie mogę wejść. Teraz musimy się dostać z powrotem, no to by wychodziło. Dobra, to idziemy. Jest możliwość wybrania, jak szybko mamy iść. Jednakże ze względu na to, aby się dobrze w miarę czuć, bo to jest jednak sam początek, i się zaraz nie pochorować. Do not linger too long. A, mam go wyjąć, nie wziąć. Przyłożyć tu? O. Nie. Sądzisz fragment. Czekajcie, no bo ja mam jeden ten fragment. No, za mną to jest. Dobra, i teraz tak, inwentory i tutaj to mamy. Jak to użyć? Select. Okej, chyba mam już w ręku. Co, idziemy podłożyć. Dupa. Aha, muszę przytrzymać. O cholera, dobra. The key to freedom. I wonder how I end up paying for it. Granicy jeszcze nie widzę. Jest do linii. Okej. Better up than down. Okej. Ciekawe, czy są gdzieś pochowane jakieś znajdźki. Są. I have no quarrel with you. Is it possible? I can see where they are weakest. Just a strike or two to its weak points and it will be dead in no time. Cholera, ty. Powiem wam, trochę się zląkłem. Like I said. Ciarki się pojawiły. Nie powiem, nie? Okej, muszę iść tam, ale widziałem, że tam jest coś z tyłu. Wiecie, oko mnie kurde swędzi. Jak puszczę kontroler, to właśnie to się dzieje z ręką. Dobra, teraz tak, no, ciekawe, czy ja tu jeszcze wrócę do tej lokalizacji, czy nie. Tam jest coś, to mogę, możemy to sobie wziąć. Nie, proszę bardzo. Jest kawałek jakby materiału, zaraz zobaczymy, co to jest. No, dokładnie rzecz ujmując, ja wiem, że ty chcesz, żebym tam sobie poszedł, ale to nie będzie taki hop-siup. Z tym nie mogę zrobić dokładnie nic. Miecz mam, dobra. Tutaj. Z tym. Ciekawe, czy coś jest, jakiś przycisk, a może... Nie, nie. O kurwości. Dobra, już mamy mniej życia. Bo niechcący nacisnąłem przycisk, za pomocą którego mogę też do przodu tak właśnie... Nie wiem, jak to nazwać. No szybciej się przemieszczać, nie? A. To jest taki jakby bieg, o, może w ten sposób. Takie przeskakiwanie w przestrzeni.
No teleportem to nie nazwę, bo teleport to inaczej wygląda. Tam coś jest. Spróbujmy tego użyć. Gdzie jest ten, który mnie interesuje? No nie, to tak nie działa niestety. Z tamtymi drzwiami zadziałało, z tym nie chcę. No nie, nie, nie. Proszę to odłożyć. O, zniknęło. Znaczy ja to mam z powrotem u siebie? Mam, dobra. Okej, okay, klucz mi nie zginął. Także nie wiem jak tam się dostać. Także póki co sobie to... Zobaczę gdzie są granice, żeby w nic nie wejść. Już mi się pojawiają, okej, okay, dobra. A więc, bo ja tak się przekręcam, zamiast w grze, bo jest wygodniej. Znaczy nie to wygodniej, co jest po prostu przyjemniej. Aha. Dobra. Weźmy. I rzućmy broń w takim razie. A! Skoro można rzucić broń, to tutaj też można ją rzucić. Dobra. Jest, widzicie? Wiedziałem, że można tam się dostać. Pięknie. Coś dostałem. Belt menu. Press and hold belt. Aha, tu jest belt menu, okej. Okay. Dobra. Ciekawe w ogóle co to jest, co ja wziąłem. Tutaj coś, jakaś alchemia. Aha, potionka do leczenia. Dobra, to sobie weźmiemy. Stąd wyjdziemy. A wyjdziemy w pasek i to odłożymy. Super, dobra. A co to w ogóle były te inne przedmioty? Materiały. Okej. Okay. Okej, okay, czyli może później coś będzie można z nich zrobić, go ubrać w jakiś sposób. Dobra, póki co idziemy z powrotem. Spróbujemy też i tutaj rzucić. Chodź tu. No. Cholipka. Dobra, to co? Aha, dobra. Dobra, jesteśmy już na miejscu. That lever across the gap. Okej, okay, musimy znaleźć jak przejść oraz dodatkowo w ogóle znaleźć ścieżkę, żeby stąd wyjść. Tutaj coś możemy użyć, pewnie przebiec na drugą stronę. Jak już spadnę, to też jest wyjście, bo jest drabina. A i tak spaść muszę, bo tam jest skrzynia, warto by było do niej pójść. Aha, tu nie mogę spaść, czyli po prostu muszę przejść, dobra. Taki sprytny jestem. Tu mamy do przejścia, a ja chcę po potionkę pójść, jeszcze ją teraz zauważyłem. To trzeba przejść zupełnie tamtą stroną, dobra. Dobra, jest to dość banalne poruszenie. Coś się tu spotkało, no. Cholera. Dobra. No dobra, okej. Okay. Powiem wam, takie ciary się pojawiają. Ja nie powiem, że nie. Okej. Okay. Aha, tak się schodzi automatycznie. Spoko. Rozejrzyjmy się jeszcze, czy czegoś tutaj nie ma. Więc tak, na pewno to tak. To była potionka. O, to cholera. No nie, kurde, w horror to ja chyba grać tu nie będę. No ni ho ho. Dobra, zobaczmy. Maska. Dobra, może się przydać, golden mask. Dobra, to wracamy w takim razie, bo już nic więcej tutaj nie ma. No to jest jeszcze jakiś łatwy poziom. Ogólnie były trzy poziomy. O, teraz tak się wchodzi? O, ciepłej runie. Fajnie, szkoda, że tak się nie schodzi. Ej, super. Dobra, idziemy z powrotem. Wiecie, ja muszę zobaczyć tak sobie pod nosem, gdzie mój piesek jest.
Wiecie, bo ja go nie widzę. A tu jesteś. Jest tuż obok mnie. Patrzy, co ja robię. Dobra, idziemy z powrotem w tamto miejsce. Tam nas interesuje. A więc... Idziemy. Dobra. Oho, jestem już blisko granicy, się odsunę. No dobra, do siebie. Dobra, znaleźliśmy drogę. Teraz gdzie to było? Gdzie to nam się... Tam się coś robi. Dobra. Tamte drzwi się pewnie uaktywniły. Tędy wszedłem. To znowu... to... Dobra. Takiego głupiego robota trochę. Okej, okay, tu mi się granica zaświeca, to muszę... No właśnie, to jest przepaść. Mam wrażenie... Uwierzcie mi, że jak się gra w taki, tego typu gry, to jest wrażenie, że jeśli tu jest krawędź i zrobisz krok do przodu, to ci głowa mówi, że spadniesz, a w rzeczywistości nie spadniesz. I jest taka blokada wewnętrzna, żeby zrobić ten krok. Bez kitu. Jest blokada jak cholera. Czekajcie, nie, to nie chcę tego. Przepraszam, cholera. Niechcący. Dobra, idziemy tam. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że przez cały ten odcinek będzie mnie dobrze słychać. Jak grę, tak i mnie. No i tak jak mówiłem, postaram się zrobić coś z tym mikrofonem, żeby go wzmocnić. Poczytam troszeczkę. O kurde. Did the gods really think this would slow me down? Okej. Ten już nie dał rady przy... No to było. Myślałem, że to do mnie leci. Okej, dobra. Czyli tak. Trzeba uważać, bo ten sobie nie poradził. Przepraszam. Okej, ja sobie poradziłem. Co? Przynajmniej w jedną stronę. Dobra, myślę, że tą skrzynkę też sobie weźmiemy. Dobra, złota maska. O, to dzień dobry. Dobra. Idziemy dalej. Okej, dobra. Tu kolejne wahadełko. Gdzie jest tu zbrojnica? Dobra. O, ciebie nie widziałem. Okej. Tu się obraz przyciemnia, to tak trochę słabo widać cokolwiek dookoła. Więc można... się nabiec na takie ustrojstwo. Dobra, wiem, że ciebie można w jakiś sposób otworzyć. Gdzieś tu musi być przycisk. Tylko że nic nie widzę. Najprawdopodobniej, jeśli już przycisk jest, to był tam i go nie zauważyłem, albo jest tam i trzeba będzie się wrócić. Aj. Przepraszam. Dobra. Wrócimy. Cholera. Straciłem życie, bo się nadziałem. Dobra. To poczekajmy, aż to przeleci. Okej, udało się tym razem. Teraz tak, tu żadnego przycisku nie widzę. Więc co, idziemy dalej. Muszę uderzyć ten kryształ. I co, i pewnie wtedy... Not immortality, but he'll get a taste of what he needs to survive. Yes, to survive. Ej, mój piesek tu do mnie przyszedł właśnie. O, tutaj teraz stoi i chce się ze mną bawić. Także spoko. Dobra, i teraz pytanie, czy tam to się otworzyło. Z czystej ciekawości się przejdziemy, zobaczymy. O, nawet zniknęły te wszystkie ustrojstwa. Jest, czyli zniknęło, dobra. Czy to było moim przyciskiem? Dobra, kolejna potionka. Wrzućmy ją sobie tutaj. Aha, już mam trzy potionki, samo się dodaje. Niuniuś, proszę cię.
Pomarsz. W ścianę uderzyłem. No to problem zamysłem. No dobra. Idziemy dalej. Tu raczej nic nie znajdę ciekawego dla siebie. Czemu ta broń? Dobra. Dobra, mamy cię, dziadu. Kolejnego. O, więcej mamy życia. Okej. Powiem wam, że when will they learn? No dobra. No lekko nie było. Tu jeszcze mamy. No pozbieram, bo może się przydać. Czyli tak, tu chyba nie ma żadnej skrzyni. Nie, jest. Jest jedna skrzynia. Kolejna potionka. Co dodała się? Dodała się automatycznie, dobra. Ojejciu, jejciu. No, powiem wam, że można palpitacji serca dostać. Just like that other door. Does it open the same way? Aha! Kolejna winda. Antyczna. Naprawdę, no mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Jeszcze chwilę się pobawimy. Nie mam w takim razie, jakby ktoś się zastanawiał, czy mam jakąś chorobę, coś, odczuwam dolegliwości. The gods never do small, do they? And what is that strange altar? Jakby co, żadnych dolegliwości nie ma, żadnych nudności. Jedynie po prostu równowagę momentami się czuję, jak idę, bądź jak mnie coś automatycznie samo popchnie. Show the mortal who you are. Mam wrażenie, że to mogę zniszczyć. Te dzbany. Once you place both hands on the altar. Nie. You'll return to your godly form. You haven't forgotten already, have you? Dobra. Coś aktywowałem. Y, gdzie ja mam Y? Hold, okej. Does it feel new again? You remember. It hasn't been long. Ja jestem tutaj. You've left me. I feel heavy. With... Oh, divine sight. With it. You'll divine the path forward. Yeah. And see what can't be seen. Co mam z tym zrobić? Aha, i umieścić tutaj. No powiem wam, że robi wrażenie. You cleared a path for me, but I can hardly move to climb it. Your mortal will wander off without you. He won't. Czekaj. But you need him still. On musi być tutaj. Dobra, jego chwycić nie mogę. Ojej, Juniuś. Jego chwycić nie mogę. Zobaczmy, gdzie ja mam granicę w ogóle w pokoju. Aha, jeszcze jestem daleko od granic. Dobra, czyli tak, on musi tam pójść. Zaraz, to się robiło jakoś tutaj w menu chyba, no nie? Nie. Zaraz, jeszcze raz. Tutaj wrócimy i to było chyba w inwentarz. Tu. Dobra, czekaj, nie. To nie ma znaczenia w takim razie. Reach out, possess him again. A, hold Y. O, patrz, nie zauważyłem tego. Tu jest hold Y. You're back. You do need me after all. Tu jest granica. We're partners in the escape, it seems. Żeby nie przydzwonić. Dobra, czyli tak. Ja muszę pójść teraz tam. Powciągać linkę. Dobra.
You can move great objects, but not a mere pulley? You must be a god. Who else would have such power and such limitation? Te wszystkie Look, ruchy z liną. You've awoken your brother Atom, but he still won't give you a path out. For him, it's all new and strange. Return to your godly form. Your godly form. If you want the path out. Maybe I'm not the only one who's angered the gods. Aha, już widzę. Kurde, czekajcie, bo ja się poruszam, żeby coś nie wlazł. Teraz tak, ten okrąg musimy tak przekręcić, żeby te strzałki były w tych miejscach. Najprawdopodobniej muszę użyć tutaj tego. Nie, inaczej, to te strzałki muszę przemieścić. Okej, już teraz kumam. To będzie prostsze. No dobra, pomasz. To jest inaczej. Dobra. Się wyrównało. Teraz pytanie moje. Okej, jak to zablokować? Tu mamy coś jeszcze. Czyli tak, to jest mniejszy, a to są większe odważniki. Czyli jeśli... Tego nie chcę. Co jest? Artefakt jakiś niechcący znalazłem. Coś jest? No, niechcący go znalazłem. Spoko. Czyli tak, większy i mniejszy to zawsze będzie lepiej. Tylko teraz muszę to zrobić odwrotnie. Czyli ten muszę postawić tutaj, a ten muszę postawić tu. No i to będzie miało sens. Better still. Teraz kolejne. Jakiś kolejny odważnik powinien się pewnie pojawić, coś tak czuję? Aczkolwiek niekoniecznie. Teraz tak. Bociana szpak. To sobie zdejmiemy. I teraz. To musi się przechylić w tą stronę. Czyli tak, tutaj będzie mniejsze. Chodź tu będzie większe. I teraz jeszcze jedno mniejsze wezmę. Coś się stanie? Nie. I odłożę je. O, nie mogę? Mogę. Wraz nie. Wraz to nie to. Trzeba będzie użyć jeszcze jednego w takim układzie, tego ciężkiego. No kurde, taka łamigłówka, deczko. Się rozglądam, czy nie ma jeszcze jakichś przedmiotów ciężkich. Tam jest skrzynia, tylko zupełnie nie wiem, jak się do niej dostać. Chyba będzie trzeba użyć tej odważni do tej skrzyni. No dobra. Tam jest też skrzynia. Tu jest skrzynia. Ciekawe, czy można aż tak... czekajcie, to niech sobie będzie tu. No niech uhu. Chyba aż tak się nie da. No nie, aż tak się nie da, bo myślałem, że mogę ją tak opuścić, że przejdę albo przeskoczę coś w tym stylu. Ale nie, tak to nie zadziała. Dobra, trzeba jakoś pokombinować. Jak to zrobić? To postawimy tu, a to postawimy tu. Nie, wraz jest nie tak. Jedno za mało. To jakby może postawić, a to postawić? You have it. Powiem wam, fajne są takie ładne. Naprawdę podoba mi się. Czekaj, ręce. Nie mogę. To. Tu hold Y, żeby go wziąć, ale. Jeszcze sprawdźmy, czy zadziała moja. Aha, dobra, granica. Czy zadziała moja teoria?
O, właśnie, zadziałało. Proszę bardzo. W takim razie zmieniamy się. And now, what to do with this balance? Try pushing the statue down. Let Autumn sleep once more. Dlaczego nie mogę zejść? Nie mogę zejść. Okej, czyli jeszcze muszę być tam. Nie mogę sobie tak po prostu sam z siebie zmienić tego. Okej, w takim razie tutaj trzeba pokombinować. Co ja mam tutaj zrobić? And now, what to do with this balance? Try pushing the statue down. W dół. Let Autumn sleep once more. Widzicie? Jednak będzie można przejść na drugą stronę. Okej, czyli jednak dobrze myślałem o tych platformach. Dobra, i co, już teraz mogę się w niego przezamienić? Chyba tak, już chyba nic nie ma do zrobienia. Także zamieniamy się. Wow, dobra. I teraz mogę? Granica. Nie, nie mogę. Dalej jest, hold Y. Dobra, to co teraz? Co teraz mam zrobić? W takim układzie. Nie mam bladego pojęcia. Tak wam szczerze powiem. Coś z tym może? Nie. No to jestem w kropce. Bo no nie mam pojęcia. Co z tym zrobić teraz? By się przydało pójść tam, tak? Ale jak to zrobić, skoro nie mogę, nie mogę nim się ruszyć? Nie mogę nim... Rozumiem już. Już dopiero teraz to zobaczyłem. Zobaczcie, bo tak normalnie jest platforma, po której może się wspinać i może schodzić. A dla niego jest za wysoko na obecną chwilę, żeby zejść. Więc, dobra, gdzie te granice są? Kurde. Więc muszę wziąć odważnik i położyć. W tym momencie platforma się pojawia. No właśnie. I tu jest mały problem, bo ja teraz nie wejdę, ona jest za wysoka. Ta platforma. Trzeba będzie to na dwa razy zrobić. Także na pewno to trzeba wziąć, zdjąć. Opatrz, się podczepiło. Opatrz, a czemu tak? No dobra, niech będzie. I tak nie działa, i tak nie działa. Odstawmy to tu. I teraz będę mógł się wspiąć fragment na ty? Chociaż nie. Źle myślę. Źle myślę. Odstawmy to. Dobra, spróbujmy się w niego zamienić. Bo teraz on już zejdzie. To jest bankowo. To jest potwierdzone naukowo. Proszę bardzo. Wcześniej było dla niego za wysoko. A teraz ja sobie podejdę tam. Jak już będę na tej platformie, to dopiero wtedy ten odważnik, który się zbugował, deczko, położę i będę mógł się wspiąć ponownie. No i dobra. Szkoda, że z góry nie mogę jakoś go sterować nim. Dobra, kolejna potionka. Spoko. W takim razie już jeszcze dwie skrzynie mi zostały do wzięcia. A, no tak, jestem za wysoko. Teraz zbugowało się, niestety. Dobra. Grunt, że na mnie na łeb mi nie spada, to jest, no, jest najważniejsze. No i dobra. Dwie kolejne skrzynki. Sztylet. Uszkodzony. Okej. Uszkodzony to trudno. Niech tam sobie gdzieś leży. Zaraz pójdziemy to. Nie. Przechwyciło mnie. O kurde. Na dwie broni będziemy walczyć. Gdzie jest granica? Shouldn't be too bad. All right, you scoundrel. Ready for some practice? Nie mam broni. Come on, fight me! No, chodźcie, chodźcie. No to czekajcie.
felt your strength. You have no love of Set either, I take it. Chyba coś mi się nabiło na miecz. Ciekawe, czy te bronie się uszkadzają w jakiś sposób, czy nie. Ciekawe. Zaraz to sprawdzimy. Mam nadzieję, że nie. Dobra, chyba wszystko pozbierałem. Dobra, miałem pójść tam. Cholera. Naprawdę fajne doświadczenie. Naprawdę zarąbiste doświadczenie. Kolejna winda. 62 zdrowia. 350 chyba jakby obrony mam, tak? Tarczy na sobie. Okej, okay, teraz tak, zerknijmy, jak wygląda kwestia. A tu nie mogę. Chciałem w inwentory wejść. The gods taught me with such riches just be. O właśnie, o to mi chodziło. I tak, zobaczmy, o co chodzi z tą bronią. To jest chyba atak, 24 ataku, a tu mamy 30 ataku. To chyba to jest to, bo raczej to nie jest wytrzymałość broni, czyli ogólnie wytrzymałości broni tutaj w tej grze nie ma. Okej, moi mili, będziemy kończyli na ten moment. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. But perhaps not all. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę i do następnego. Trzymajcie się i cześć.